Jeszcze raz! Dasz radę! Jeszcze trochę! Iwa! Słaba z ciebie kutna siara! Ale za to świetnie idą mi nasze projekty! Może lepiej odpocznij? Bardzo śmieszne! Może lepiej mi pomóż? Dobra! Hej kochani! Dzisiaj zrobimy mega fajnego Spidermana! Spidermana? Ekstra! A czemu jest mega fajny? Bo potrafi się podciągać w nieskończoność! Nie to co ty! Może i nie umiem się podciągać, ale znam się na rękodziele. Poważna sprawa! Zgadza się. Poważnie nie cierpię się męczyć. Głowa Spidermana jest prawie gotowa, ale przyda się trochę ozdób. Znasz główną różnicę między zwykłym Spidermanem a tym z Minecrafta? Ten z Minecrafta jest kwadratowy? Ale nie. No to wiem, ale nie wiem. Już ci mówię! Ten z Minecrafta jest nieśmiertelny, a zwykły ryzykuje życie! O, zwykły Spiderman zakochuje się również w Mary Jane! A Minecraftowy może się podciągać w nieskończoność! Nie zaczynaj! Głowa gotowa! Założę się, że nawet raz się nie podciągniesz! Czyżby? Wyobraź sobie ten pot na czole! Ciało totalnie wykończone! Nie możesz się nawet napić! Sami, byłbyś najgorszym trenerem na świecie! Nieprawda! To ty jesteś leniwa! Leniwa? Serio? Lenistwo to twoje drugie imię! To może udowodnij, co? Czy nie chce ci się? Lenistwo nie istnieje! Jasne! Naprawdę! Jeśli chcesz coś zrobić, to to zrobisz. A jeśli nie chcesz czegoś zrobić, to znajdziesz mnóstwo wymówek, żeby tego nie robić. Zawiało filozofią! A co jeśli ci powiem, że w kuchni jest Nutella? Nutella? Sami pobiegł do kuchni, a my skończymy tu w Spidermana. Będzie bardzo silny. To pewnie dzięki kostiumowi. Już rozumiem. Nie lubisz ćwiczyć. Nieprawda. Nie lubię tylko ciężkich treningów. Wolę na przykład tenisa albo taniec. Wiecie już, co to będzie? Zrobimy jeszcze jedną i obie będą mega silne. Ale nie będą się podciągać. Więc nie potrzebujesz motywacji? Do tańca albo tenisa nie. Najgorzej jest jednak wybrać. Może zacznę trenować oba sporty. Patrzcie na nogi Spidermana. Z czego się śmiejesz? Każdy superbohater musi mieć silne nogi. Ale z tego wszystkiego zapomniałaś o rękach. Nie zapomniałam. Zrobię je później. Łapka w górę, jeśli też jej nie wierzycie. To będzie silna ręka. Zobaczymy. Może podciągnie się ze 3 razy. Chyba 33 razy, albo nawet 333. To Spiderman czy Siłaczman? Może i to, i to. A ty jaką chciałbyś mieć supermoc? Moc odjazdowości! I wszystko byłoby odjazdowe! Byłbyś świetnym superbohaterem. Marvel byłby pod wrażeniem. W sumie to mam już tę moc. Jestem odjazdowy i za to się nie zabiorę. Zawsze wychodzi odjazdowe. Czyżby? A ja tylko się tobie przyglądam. No proszę. Jak Batman i Robin. Chyba coś ci się pokręciło. Raczej jak 2 Spidermany. To ja będę Minecraftowym. Okej. Spiderman to jeden z moich ulubionych filmów, więc mogę być zwykłym. Już prawie koniec? Spójrzcie, człowiek pająk gotowy. Został nam jeszcze drążek. Zgadza się. Teraz zrobimy latarnię, żeby Spiderman mógł ćwiczyć w nocy. Genialne! Nocny trening?
Poranki są lepsze, bo jest się wtedy pełnym energii i motywacji. Postanowiłem, że moją supermocą będzie wiedza na temat Marvela. A jak jej użyjesz? Nikomu nią nie pomożesz. Ta latarnia na więcej się przyda. Mogę być naukowcem Marvela. Świetny pomysł. Będziesz specem od Marvelologii. Latarnia prawie gotowa. Teraz druga część. Mam inny pomysł. Będę robił filmy o Marvelu. A masz scenariusz? Amatorka. Wcale nie. Każdy film zaczyna się od scenariusza. Tak, ale zawodowiec wie, że bez kasy nie ma filmu. Więc najpierw poszukam producenta. O tak. Nie każdy film wymaga dużego budżetu. Wow, latarnia prawie gotowa, kochani. Lepiej poproście kogoś dorosłego o pomoc przy tym etapie. Romantyczne podejście, z tym, że sztuka nie wymaga budżetu. Takie są fakty. Obecnie przemysł filmowy wydaje więcej na reklamy niż na produkcję filmu. Może, ale nie Marvel. A właśnie, że tak. Nie wiesz, że większość jego dochodu pochodzi ze sprzedaży gadżetów filmowych? Poważnie. Cieszę się, że wciąż mi pomagasz. Mogę tak nawet przez sen. Latarnie gotowe, więc pora na podstawę całej konstrukcji. Też wykonamy ją w minecraftowym stylu. Może masz rację, że jakość filmu zależy od scenariusza. Nie tylko. Jest mnóstwo innych czynników. Na przykład? Każdy film wymaga sporej ekipy. Aktorzy, operatorzy, edytorzy, scenarzyści. I co? Dobrze im zapłacę. Ich wysiłek wpływa na efekt. Dobry film jest wynikiem pracy zespołowej. Skończyliśmy główny element projektu. Teraz musimy podłączyć przewody do baterii. Mam nową supermoc! Przewiduję, co będzie nam potrzeba. W mgnieniu oka. Sprawdźmy, czy działa. Włączamy. Tada! Udało się! Wow, teraz Spider-Man niczego nie będzie się bał! Czekaj, przecież to superbohater! Zgadza się, superbohaterowie są odważni, ale nie tak jak ty. Odważny sam ocali świat! Dzięki tobie wszystko jest pod kontrolą. Nie zapomnij posprzątać, mam cię na oku! Sami... o co ci chodzi? Dobra, żartowałem. Chyba droczysz się ze mną. Dobrze, gotowe. Trening! Chcę zobaczyć, jak się podciąga. Na pewno mu się to uda dzięki motywacji. Zmotywowałem cię do czegoś jeszcze? Tak, postanowiłam jeszcze raz spróbować pompek. Super, teraz ci się uda. Dzięki. Próba numer 2 będzie udana. Ale najpierw muszę się zainspirować. Tak w ogóle, to dawno nie ćwiczyłeś. Bo jestem trenerem. Motywuję i takie tam. Będziesz trenował ze mną. Albo ze Spider-Manem. Możecie nawet konkurować. Nie, dzięki. Patrz na mój kaloryfer. Ups. Więc wybierasz lenistwo zamiast świata sportu? Nie, będę twoim coachem. Zmotywuję cię i podbuduję emocjonalnie. O, dziękuję. Nasz mega fajny Spider-Man jest gotowy. Ekstra, prawda? Oto wielki finał! Wow, wyszedł nam cudownie! O, zorganizujmy zawody! Świetny pomysł, ale ja będę robić pompki. Muszę potrenować. Nie idźcie nigdzie, teraz będzie najlepsze!
Gotowi? Start! Raz, dwa, trzy, cztery! Dobrze, susz! Sześć, siedem! Subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek! Narka!